Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o najbardziej podstawowej i elementarnej wiedzy, jaką powinieneś posiadać, podłączając sprzęt estradowy do gniazdka elektrycznego na swojej scenie. Ja nazywam się Jerzy Strużycki i oglądasz kolejny odcinek Akademii Keyboardu Keyboardway. Tym razem będzie on przydatny dla każdego małego czy też większego chałturnika, który być może kupił swój pierwszy klawisz, a może kupił swoje pierwsze nagłośnienie, troszkę światła i stara się wybić dalej, wpinając ten sprzęt na nieznanej sali do nieznanego gniazdka na scenie. Będzie dzisiaj o bezpieczeństwie pracy ze sprzętem estradowym, a szczególnie z takim sprzętem, do którego jest dołączona instrukcja obsługi, w której pisze, że nie wolno pod żadnym pozorem podłączać tego sprzętu do gniazdek bez PE, czyli przewodu ochronnego, popularnie nazywanego uziemieniem, prawda? Inspiracją do tego odcinka jest wiele postów, które ukazuje się na grupach estradowych, bądź na takich grupach jestem, a jeszcze więcej takich postów ukazuje się na grupach mniej estradowych, bo estradowcy raczej wiedzą takie podstawowe rzeczy, ale na takich grupach klawiszowych, czy też początkujących chałturników. Pytacie tam często, co się dzieje, że ten sprzęt brumi, wydaje to nagłośnienie dziwne, jakieś świsty, świerszczenie, a czasami jest tak, że nawet dotykacie końcówki mocy i ona tak jakby kopie prądem. A może masz w domu pralkę czy zmywarkę podłączone do kontaktu i dotykasz jej obudowy metalowej i ona też tak jakby delikatnie kopie prądem. To bardzo zły znak. Znak taki, że to urządzenie prawdopodobnie jest podłączone właśnie do gniazdka bez przewodu ochronnego i w razie jakiegokolwiek przebicia fazy na obudowę tego urządzenia, czytaj, jakiemuś zwarciu w temu urządzeniu, może dojść do tragedii skutkującej nawet śmiercią poprzez porażenie prądem. Jeśli na takiej instalacji elektrycznej nie macie dodatkowo bezpiecznika różnicowo-prądowego, tak zwanego wyłącznika różnicowo-prądowego, instalacji, który wykrywa jakiekolwiek przejście, upływ prądu na przewód neutralny, no to naprawdę mogą się stać straszne rzeczy. Jeśli taka różnicówka jest zastosowana, no to pokopię Was tylko chwilkę i pewnie się wyłączy, jeśli jest wszystko dobrze podłączone. A jeśli będzie tam podłączony przewód ochronny, to raczej od razu, jak tylko jakiekolwiek przebicie się stanie, to ten bezpiecznik różnicowy po prostu zadziała i nic takiego się nie stanie. Słuchajcie, kolejną kwestią jest to, że w bardzo prosty sposób można uszkodzić swój cyfrowy mikser, swój cyfrowy procesor DSP, nowoczesny sprzęt, już nie analogowy, tylko bardziej oparty na przetwornikach cyfrowych, właśnie wpinając go do gniazdek bez uziemienia. Sprzęt taki jest bardzo, bardzo wrażliwy na jakiekolwiek prądy płynące nie tam, gdzie trzeba, czytaj, po obudowie sprzętu. I niestety sam prawdopodobnie po konsultacjach z serwisem uziemiłem tak swojego DCX-2496. Jak będę kolejny raz na tej sali, to przetestuję właśnie tą instalację, to gniazdko, czy jest przewód ochronny. Najważniejsza kwestia, co powinieneś wiedzieć, zanim włączysz jakikolwiek sprzęt do jakiegokolwiek gniazdka na sali, na której jeszcze nie byłeś, albo nie znasz w ogóle tego miejsca. Ba, powinieneś to zrobić po prostu za każdym razem, zanim jakikolwiek sprzęt podłączysz. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to powinieneś włożyć do takiego gniazdka tester gniazd elektrycznych. I o tym będzie właśnie dzisiejszy odcinek, o tym urządzonku, które kosztuje 40 zł, a sam nabyłem je, co smutne, dopiero w tym roku. I od razu dzielę się z Wami tą nowiną i tą wiedzą, bo nie wiedziałem, że nawet we własnym domu nie mam w niektórych kontaktach właśnie uziemienia. Druga kwestia to taka, że jak już sprawdzicie to gniazdka i sprawdzicie, że jest faza, jest uziemienie, jest przewód neutralny tam, gdzie trzeba, to powinniście wziąć najpopularniejszy multimetr, to znowuż wydatek pewnie ze 40 zł, i sprawdzić, jakie tam płynie napięcie. Pamiętajcie, że normą w instalacji jest 230 V, no i tam okolice są oczywiście dostępne, delikatne wahania. Większość sprzętu znosi już te spadki napięcia, czy też przysiady. Nawet nasz Genos potrafi pracować chyba od 120 czy 150 V, jest tam na obudowie napisane.
od 110 chyba nawet, bezpiecznie. Natomiast wielu sprzętom może taka niskie napięcie zaszkodzić, więc raczej jak wkładacie multimetr do kontaktu i widzicie tam 180, 190, 200, 210 V, to nie wpinajcie tam sprzętu i poszukajcie lepszego gniazdka, bo czasami tak jest, że na jednym gniazdku na scenie jest podłączona przy okazji kuchnia, tam jest warnik na wodę, wiecie jak to jest na tych salach, szczególnie na jakichś świetlicach wiejskich, gdzie ktoś do takich rzeczy po prostu nie przywiązywał uwagi. A to bardzo, bardzo ważna rzecz, bo za takie straty w sprzęcie pewnie Wam nikt chętnie nie będzie chciał oddać pieniędzy, a poza stratami mogą być straty niestety na zdrowiu, czy też jakikolwiek uszczerbek, co jest na pewno niemiłą sytuacją, więc Ty, drogi chałturniku, zabezpiecz się przed tym i właśnie kup sobie jakikolwiek tester gniazdek, ale chyba najpopularniejszy w Polsce, który sam znalazłem i kosztuje właśnie dokładnie około 40 zł, to tester gniazdek firmy Unity, to jest model UT07B-EU. Wersja B jest dodatkowo z testerem RCD, czyli testerem właśnie wyłączników różnicowo-prądowych. Wersja A jest bez tego testera RCD. I co taki Wam tester może powiedzieć? Powie Wam przede wszystkim, po której stronie jest faza, czy też po lewej, czy też po prawej. W Polsce stosuje się i lewe, i prawe, ale o tym się nie będę rozpowiadał, bo są do tego odpowiednie normy. Poza tym w ogóle to jest trochę pokręcona sytuacja. I pod tym filmem macie bardzo fajne dwa linki o ludziach przede wszystkim dużo mądrzejszych w prądzie ode mnie, bo ja nie będę tutaj żadnych fachowych nazewnic stosował. Chcę Wam tylko przekazać naprawdę podstawową wiedzę, gdzie poczytacie sobie o tym, dlaczego sprzęt sprzęga, o tak zwanej pętli masy i o wielu innych podstawowych rzeczach, które powinniście wiedzieć. Trzecia informacja na tym testerze jest taka, jak pali się tylko środkowa dioda, to znak, że to gniazdko nie ma podłączonego przewodu ochronnego i w żadnym wypadku do takiego gniazdka nie podłączajcie żadnego sprzętu estradowego. Kolejna informacja jest taka, że gniazdko nie posiada przewodu fazowego, czytaj, nie ma tam prądu. Ostatnia informacja, czyli kolejna jest taka, że nie ma podłączonego przewodu neutralnego, czyli tam też nic nie podłączaj. No i jeszcze gorsza sytuacja jest taka, że na bolcu, tak zwanym popularnym, zamiast być to przewód uziemiający, jest prąd. Prawda? Zdarzyło się tak niekiedy. Albo sami podłączaliście gniazdka w domu i nie wiedzieliście, jak się to robi. Albo, nie daj Boże, jakiś pan Kazimierz z pół litra przyszedł naprawiać na świetlicy wiejskiej gniazdka dzień przed imprezą i trochę mu się źle podłączyło, prawda? Więc to skutkuje od razu prawdopodobnie uszkodzeniem sprzętu, więc broń Boże, nie wpinajcie do takich gniazdek jakiegokolwiek sprzętu. Tylko w przypadku pierwszej i drugiej informacji, kiedy świecą się dwie diody z prawej albo dwie diody z lewej, wpinacie swój sprzęt estradowy. Dokładną instrukcję w języku polskim znajdziecie w internecie, bo ta dołączona jest po angielsku, ale jest to tak proste urządzenie w obsłudze, że jak zapamiętacie, że tylko pierwsza i druga opcja ma się świecić, to wtedy wpinacie sprzęt, to na pewno sobie z tym poradzicie i wiecie. Sam muszę powiedzieć, no kupiłem ten tester dopiero w tym roku i od tego roku zamierzam do każdego gniazdka, do jakiegokolwiek będę podłączał sprzęt elektryczny, po prostu sprawdzić, czy nic się nie stanie, bo sam jestem w plecy kilka stówek na właśnie procesorze dźwięku, a niejednokrotnie brumiał mi sprzęt, czasami pojawiały się dziwne przydźwięki z sieci. Może to być też z braku właśnie przewodu ochronnego w instalacji, a jestem pewien, że na wielu świetlicach wiejskich grałem w życiu i nie było tam przewodu ochronnego, jestem tego pewien. A może być takie brumienie również powodowane w przypadku tak zwanej pętli masy. Ale o tym właśnie, o brumieniu, dlaczego się pojawia, bo też często pytacie, wysyłam Wam dwa linki do dużo mądrzejszego człowieka ode mnie. Polecam ten film obejrzeć 2, 3, 4, 5 razy, dopóki go nie zrozumiecie, bo naprawdę jest tam dużo fachowej wiedzy, której ja nie posiadam. Ale podstawową wiedzę o tym, że przewód ochronny w gniazdku musi być i o tym, że 230 V to 230 V musicie posiadać. Więc no i jeszcze kolejną
fajną inwestycją na scenę, mam nadzieję, którą też poczynię, bo sam jeszcze nie mam, niestety smutne, to swoja rozdziałka prądowa z wyłącznikiem różnicowo-prądowym, z wyświetlaczem napięcia, więc najpierw wtedy wpinamy tester gniazd, potem swoją rozdziałkę, jeśli jest gniazdo siłowe, to wpinam się do gniazda siłowego, jeśli nie ma gniazda siłowego, to wpinam się do kontaktu, ale mam swoją różnicówkę na scenie, To znaczy, po pierwsze, nie spowoduje pewnie wyłączenia całej sali, bo raz tak było, że niestety gdzieś tam się zrobiło zwarcie. Chyba się ostatnio płyn w dymiarce rozlał i cała sala niestety straciła prąd. Tak, gdybym miał swoją różnicówkę, to pewnie scena by się wyłączyła i nic na sali by się nie stało. A wiecie, jakie to spojrzenie, kiedy ludzie jedzą obiad, to nagle ciemność, prawda? No niestety każdy miał pewnie jakieś przypadki, więc ciekaw jestem tego. Opiszcie mi swoje przypadki pracy z prądem na scenie, czy delikatnie coś was kiedyś nie popieściło. Sprawdźcie w domu, czy macie uziemienie. To bardzo ważne w użytkowaniu sprzętu na co dzień, to bardzo ważne z kwestii zdrowotnych, bezpieczeństwa, a często macie małe dzieci w domu, które biegają, wszystkiego dotykają. No i właśnie, zależy mi na waszym bezpieczeństwie, a waszych maluchów pewnie też. No i na tym, żebyście swój sprzęt używali mądrze, długo, bezawaryjnie, no i żeby tych szumów, brumów, przydźwięków z sieci było jak najmniej, bo właśnie bez takiego przewodu ochronnego w przypadku szczególnie połączeń niesymetrycznych może takich brumień być sporo. Więc opiszcie mi swoje przygody z prądem, napiszcie, czy macie swoje testery gniazdek, czy używacie multimetru na scenie, a może ci bardziej świadomi mają swoją rozdzielnię prądową, którą wożą ze sobą na scenę. Jak ja tylko swoją nabędę, to na pewno się z wami podzielę kolejnym odcinkiem na ten temat. Jeśli ci się podobało, to subskrybuj kanał, lajkuj odcinek, udostępniaj, gdzie się da, bo wielu, wielu, naprawdę wielu chałturników tej podstawowej wiedzy o pracy z prądem nie posiada. I jeszcze raz zachęcam, obejrzyj odcinki, które podlinkowałem ci pod moim filmem. Mi osobiście bardzo pomogły i pomogły zrozumieć dużo rzeczy właśnie o tej pracy z prądem. Więc dzięki wam serdeczne, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!